Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Fretem na osadzie. W dzisiejszym odcinku dużo roboty, bo dzisiaj lecimy z bronami, z sielem rzepaku i z wapnem. A w kolejnym odcinku... A co w kolejnym odcinku? Nie wiem, pomyślę. Bo może przydałoby się... Ja sobie skoszę tą, kiedy zrobię ostatni zbiór chyba siana. I potem już... I potem po ostatnim zbiorze siana łąkę założę, no bo chciałbym sobie tam zrobić pole. I zasiać sobie tam może i... No, kukurydzę to nie. Ale nie wiem w sumie co bym mógł tam zasiać. Oczywiście brony czwórki. Dalej. Niezmienione, no bo po co? Bo robota tymi bronami idzie tak szybciutko, że... Znaczy, nie warto ich zmieniać. Mógłbym kupić piątki, to zawsze wiadomo, ten metr więcej bym brał. A może kiedyś. A czwórki są takie w sumie niestandardowe. Bo zazwyczaj się widuje trójki i piątki. A czwórki to tak w sumie nigdy nie widziałem. W realu. Bo trójki i piątki to owszem, widziałem. No i dziewiątki rozkładane, te duże, to widziałem. Ale takich czwórek to powiem szczerze, że nigdy nie widziałem. Właśnie nie wiem jak to bronować. Chyba jakiś lekki skosik sobie zrobię, żeby wiadomo, żeby nie było, że tylko po prostu mierzę. No mógłbym po prostu to zabronować i trzy razy życie było, tak? Ale jakieś... Delikatny skosik sobie zrobię, żeby nie było. Czy no nie taki, że przez całe pole będę jechał z kosem, ale... To zaraz sobie ogarnę. Że coś takiego... Mówię, to miało być delikatny skosik. Oczywiście tekstura jest taka wygięta, że w drugą stronę, że jakby w ogóle pod większym skosem jechał. Ale dobra. Broń nie podnoszę. Takich rzeczy się nie podnosi. Tak jak w sumie wałów też się nie podnosi jak się jeździ. No i fajnie ta robota robi. Te bronki. Teraz pytanie, czy ja w sumie pewnie Żyda zostawię. Na pewno tam Żyda zostawię, a ja teraz tego już nie zabronuję. Więc trochę w sumie źle to zrobiłem. Ale dobra. Niech już tak jest. Się Żyda poprawi i będzie dobrze. Pari ra ra ra. Para. Papa. I teraz pytanie. No dobra, bo to tak sobie myślałem, że to tak będzie zrobione. Trzeba zrobić tak. I tak. Sobie pojadę prosto. Dobra, na tym drugim polu w sumie się pobawię, bo tam jest bardziej takie mniejsze pole, więc tam można się trochę bardziej pobawić, a to jest w sumie po długości wola, bo nie jeździć. Jakby to trochę szybciej poszło. Albo nie, zaraz będę jechał po skosie tak jak jechałem, tylko zrobię sobie drugie kółko. Po to iść gdzieś, żeby sobie lepiej nawracać. Bo wiadomo jak jest. Jak jest na raz poprzecznik, to jest ciężko nawrócić na 4 metrach. No dobra, 4,5 metra dokładnie. Strasznie ciężko nawrócić, a... Dobra, tutaj zrobię sobie nakład, bronę na bronę, ale dobra. Ale wolałem sobie zrobić nakład, niż walnąć sobie Żyda tam. Więc to też jest bardzo ważna rzecz. Ogólnie sierpień na promocji, nic ciekawego, bo jest rozrzutnik tylko. Taki wielki rozrzutnik, ale wam go pokazałem teraz. Stratmanek oryginalny z 15, 17. No i w sumie 19, tak? Po 19 też był. No i grzejemy dalej sobie z tymi bronami. No i potem siądę sobie na wapno. Nie na orkę. Nie na orkę, tylko na... Nie na wap... Znaczy na wapno siądę, ale nie na siemnika, o tak było. Pole tamto moje na górze, te 27, jest zabronowane już. Zaorane, zabronowane. Bo stwierdziłem, że sobie stwierdziłem, że przed odcinkiem sobie to zabronuję. Aby nie było za dużo bronowania na odcinku.
No, jak starszy czasu, a myślę, że starszy czasu, więc jeszcze pada tam z siewnikiem siać, więc... Wiem, że w poprzednim odcinku tam robiłem oborniki orkie, ale... Ale tylko te dwa pola będą na rzepaku, więc... Więc muszę sobie tak ogarnąć to. No, na żniwa kolejny nabytek będzie, więc... Spoko, spoko. Nowy nabytek będzie na żniwa, nowy kombajn. Bo skoro były ostatnie żniwa bizona, no to przydałoby się zrobić i... Pierwsze żniwa nowego kombajnu. Dobrze, że się nie sprzedałem. Ale myślę, że będzie ciekawy kombajn. Nigdy na nim nie grałem, tak naprawdę. W żadnym farmingu. Więc... Może być coś ciekawego. Myślę, że wtedy jak ten kombajn będzie trochę większy, no to już mi ruszy tą serię do przodu. Wiadomo, bo będzie i większy zbiornik, i większy header. Będzie większy zbiornik, większy header, więc troszeczkę więcej będę mógł na cinku obalić. Pól. I w szybszym czasie, o, może bardziej o to. No i dobra. Ładnie to idzie. Nawrotka. I jedziemy z powrotem. Oczywiście zaraz pójdę na po flecie na osadzie, jak tutaj nagram. Wrzucę go na YouTube'a. Nie wiem, tam hałas sobie za. Zaraz pójdę od razu sobie na Hoyt Balerona nagrać. No bo mam odcinek. No, na wielmoże mi się nie spieszy, bo to jest na niedzielę, a dzisiaj jest piątek. To w sumie teoretycznie by mi się trochę spieszyło. A jutro będzie w sumie musiała być szybka akcja jutro. Jutro będzie szybka akcja, czyli nagrać, wyrenderować i wrzucić. Ale dobra, to się da. Ja wolę sobie dzisiaj Hoyt Balerona podusić. Podusić, jak w ogóle, którym przyjdzie, podusić. Jakbym go chciał zadusić, jakbym chciał go udusić, nie? Ale no dobra. Przydusić, w sensie przycisnąć on może. Przycisnąć to tak, jakby strasznie mi się chciało, ale dobra. Przy... Nie wiem sobie jak to powiedzieć. Bo jak powiem przydusić, no to tak jakby strasznie mi się chciało, a... Jak mnie przydusi, no to jak mnie przydusi, no to strasznie mi się chce. Ale wiadomo. Ale chodziło mi o to, że... Przycisnę, no, a nie, co sobie przycisnę, no dobra. Pograć, o! No, dobra, żeby nie było. Dobra, jedno pole zabronowane. Ile minut? 8 minut odcinka, więc okej. Okay. Dzisiaj 7 przejazdów, no. To jest pole ładnie zabronowane, zaciągnięte. Więc teraz trzeba jechać na drugie pole. Brony. Nie będę składał. Bo to szerokie nie jest. Już w sumie to powinienem to złożyć, że... Powinienem to złożyć, ale dobra. Nie będę składał, pojadę sobie w środku asfaltu i tyle. Bo na pole daleko nie jest. Ta oprawa sorga mnie ciekawi. Ale to może... Nie, nie. Na razie nie. Też mnie ciekawią inne uprawy na tej serii. Czyli tego typu... No tam już siewnik nawet widać, że stoi. Bo postawiłem sobie tam, jakby stał i czekał na mnie. Co prawda się zablokowało moją czwórkę, ale to jest najmniejszy problem. Chociaż w sumie by przejechał, no ale... Ale wiadomo, to jest farming i to ma te pojazdy na taką dużą kolizję. W sumie to z jednej strony dobrze, że się zatrzymał, a z drugiej strony wolałbym, żeby przejechał, tak? No ale to nie można mieć wszystkiego, tak? Jestem wyrąbany w to. Flet na osadzie bardzo długo będzie trwał. On się nie skończy szybko, więc spokojnie, nie bójcie się. W sumie Hoyt Baleron jest w połowie serii, jakby można powiedzieć. Więc tam też parę odcinków jeszcze będzie, ale teraz jest takie coś tam zrobione. Nie będę mówił wam, nie będę zdradzał wam co. To tam będzie duża fajna rzecz. Czy duża fajna rzecz. I no. Nie wiem. Nie powiem. Tam teraz takie pieniądze zarabiam na Hoyt Baleronie, że spokojnie będzie fajna rzecz. Dobra, podniosę sobie te brony i cofnę. To jest fajne pole, ja lubię tutaj robić na tym polu. No najczęściej chodzi tak, że poza odcinkiem robię.
ale teraz stwierdziłem, że muszę zacząć siać od tego pola, więc sobie tutaj przyjechałem siewnikiem już. Mówię, że to jest w miarę małe pole, więc... To jest w miarę małe pole, więc od razu je zabronuję. No to bronowania to też fajna akcja. Mało robiłem. Po prostu ja mało orze i tyle. Znaczy mało orałem, bo tylko w sumie raz na tej serii orałem. Po kukurydzy? Tak, po kukurydzy, tylko i po jakimś zbożu orałem raz. No a teraz... Stwierdziłem, że póki mam takie siewniki, jak mam, i to jest polska wieś, no to będę starał się jak najwięcej orać. Po zbożach, no bo po rzepaku to raczej ogarnę sobie talerzówę. Talerzówę i potem kultywatorem spróbuję to tym moim zrobić. Mam fajny taki kultywatorek dwumetrowy, wiecie jaki nawet. Używałem go na odcinkach nieraz. No ale... Wiadomo. Na to trzeba czasu, tak? Tutaj tak, nie, niestety tak wychodzi, że jakoś tak dziwnie to wychodzi, że... Jeszcze dziwnie wychodzi. Po prostu ten tydzień mi się jakoś nie zgrywa, zupełnie. Żeby rzucić sobie odcinek z... No z tego, nie? Z tyle tam na osadzie. A przecież wielmoże nie odpuszczę, bo wielmoże musi być w niedzielę. Wiadomo, trzeba jak najwięcej wielmoży nagrywać później, żeby, bo może mi się uda do końca roku skończyć ją. Ale że jak będzie szło tak naprawdę na tej wielmoży. Tam już mam dosyć kur wykupionych, ale teraz będę miał mleko i krowy, więc myślę, że jak się przyłożę do krów, to myślę, że pieniążki tam będą lecieć fajne. W sumie mam tam dwa panele słoneczne, więc przebijam czas i tam dosyć dużo tych pieniędzy już dostaję, ale wiadomo, tak o co chodzi. Będę miał jeszcze mleko, no to będę ułożył. Będę dwa razy szybciej jeszcze dostał kasę. Albo znaczy dwa razy szybciej. Tak samo, ale po prostu za mleko będę więcej dostał. Za mleko będę miał kasę. Więc to jest spoko opcja, a jak wiadomo, jak mleko, no to... Znaczy jak krowy, to wiadomo, że fajne akcje, bo ściano kosy, kiszonka. No i prasowanie słomy. Tylko myślę, żeby tą prasę chyba sobie wypierdzielę. No fajną mam prasę tam, ale chyba ją wypierdzielę, podmienię na kostkę, bo ten teren mapy jest zabójczy. Tam są takie góry w niektórych miejscach, że ciężko w ogóle tam belkę wyrzucić. A jak ja mam jechać i się zatrzymywać z tą każdą belką, żeby ona nie storoczyła się, no to ja dziękuję takiej roboty. O! Sąsiad ma tutaj ściernicko akurat, więc tutaj będzie fajna miniaturka z tego. Więc tutaj sobie zostawiam moją 30. I teraz idę do siódki po wapno. No i będę wapnował sobie łąkę. Tu nie pytajcie, co się stało. Bo w skrócie jest tutaj... Okej. Okay. Bo tutaj był... Miałem resztę obornika na rozrzutniku, tam miałem chyba z 2 tony. Nie wiedziałem, co z nim zrobić, a nie chciałem też perfidnie usuwać tego obornika przez moda. Tutaj jest trawa dosiana na tym pasku, jakbyś ktoś pytał. Po to, aby było pole w jednym całości. I wapna też pewnie mi nie starczy, więc będę musiał się dymać na sklep. Dawaj, 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 siuntka, no nie rób wstydu, no. Ja wiem, że te polskie mody mają problemy, żeby jechać pod górkę. 30 nie ma takiego problemu jak siódka. Siódka ma chyba największy problem u mnie zawsze. Siódka i czwórka, no bo czwórka trochę lepiej sobie radzi, ale... Ale no, też nie najlepiej. Tutaj zrobię sobie trzy poprzeczniaki, żeby tak najszybciej... O, sarna wyrąbała z lasu. Fajnie to wyglądało sobie naturalnie. Tamta jak poszła przez rów, ty. Kolejna przez rów poszła. Co tu się dzieje z tymi sarnami? Teraz tylko huntera odpalić i wystrzelać je. Jak go złożyło w pół, ty. Co tu się odwaliło? No i czemu ona ma wolne obroty?
Nie wiem, ta gra jest porąbana. Albo te mody są takie. To bardziej mody są porąbane niż gra. Bo gra chodzi zarąbiście. 60 FPS-ków. Więc jest luks. No i czemu on nie ma siły? Gdzie w realu powinien na spokojnie pod taką górę podjechać? No może nie ma piąca, ale... Czemu na piące też powinien dać radę, ale wiadomo, to jest farming. Nie wiem, może ja źle biegi dobieram, ale po prostu te ciągniki polskie są tak zrąbane, że one w ogóle siły nie mają. No widzicie, teraz muszę sobie się wspomóc trybem Pudziana, no bo ja tu za cholerę nie nawrócę. Wiem, że to było nierealne, no ale... Ale ja nie chciałem stać w tym samym miejscu cały czas. I bym pewnie nawet nie ruszył po tym grupie już. Bo takie są świetne mody. Dobra, zaraz sobie ten czwarty poprzecznik, żeby jak... Żeby jak najdalej od tej góry tutaj być. Teraz jadę ostatni przejazd i już więcej poprzeczniaka to nie robię. Wiem, że to może źle wyglądać, jak robię wapno i award, że był pierwszy obornik, a potem wapno, ale... No, zrobiony czwarty poprzeczniak i teraz już nie powinienem wjeżdżać na tę zrąbaną górę. Ogólnie później, jak będą większe ciągniki typu jakiś John Deere albo Valtra, bo na pewno Valtra się jakaś pojawi tutaj. Jak później już będą lepsze ciągniki, no to wiadomo, że już trochę będzie to lepiej szło. I tutaj nawrócę sobie do sąsiada. W sumie dosyć dużo tego wapna idzie, bo aż 8 ton. No ale było o 1,5 pH podnoszę jego. O 1,25 dokładnie. No więc dosyć duże te pH jest podnoszone. Więc dosyć w sumie ładnie tutaj tam. Więc dość ładnie tą łąkę wyżyłowałem. No w sumie to nawet dobrze wyszło, bo tak jak idzie ślad do obornika, to tak teraz jadę z rozrzutnikiem. Więc elegante. Więc tyle, ile będzie przejazd z obornikiem, to tyle trzeba z wapnem przejechać i tyle. Kręć, 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 żeby nie wjeżdżał na tę górkę. No, zjechał z górki, a tam już lekko pod górkę było, to już zaraz prędkości zalasiła, a teraz poszedł jak dzik. Też, żeby agresywnych skrętów nie robić, bo potem jest impreza tu. Dawaj, 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 synuś. No, wapnowanie trzeba zrobić, no bo to jest ważna rzecz. A jeszcze jedną łąkę, jeszcze raz sobie tutaj zrobię na tej łące sianokozy. Oczywiście teraz prawdopodobnie będzie aż do samego koszenia to wapno widać, więc tego obrzydlictwa nie będę wam pokazywał. Jak koszę takie coś. Więc prawdopodobnie sobie to skoszę za odcinkiem. Nie wiem, co wam pokazać na tym odcinku. Znaczy, no nie na tym, tylko na tym, co będę tutaj ogarniał, tą łąkę. Ale prawdopodobnie chyba zrobię sobie przewracanie. Tak, bo w październiku sobie zrobię może obornik na tą łąkę, jak będę miał. Zależy, ile tego obornika będę miał. Tak naprawdę, jak będę miał dużo obornika, jak jest z... No 8 ton nie wiem, czy starcza, ale z 10 ton myślę, że jakbym miał, to by starczyło. Jakbym miał tak z 10 ton obornika, no to fajnie by to było trzy rozrzutniki. No to prawdopodobnie, jak ja tutaj miałem 2 tony chyba, a tyle rozrzuciłem. Więc jakbym miał 10 ton, to w zupełności by mi starczyło. Będę musiał kupić sobie jeszcze ze 2 tony. Tego wapna, bo na skrajnym gospodarstwie nie mam ani kilograma, bo wszystko wsypałem do tego rozrzutnika.
Dobra, przejadę się w sumie na ten sklep. A ile zrobi się, mów tyle zrobię, tak naprawdę. Jak zrobię godzinny odcinek, to też nic się nie stanie. No jest 20 minuta, więc... Z wapnowaniem mi tu jeszcze trochę zejdzie. Ewentualnie zostawić wapnowanie i jechać siać, to też jest opcja. I chyba tak zro... Albo nie, pojadę po to wapno, żeby nie było, bo... W sumie ani razu nie będę w sklepie. Czy raz byłem w ogóle w sklepie? Znaczy po wapnie nie, ale zastanawiam się, czy ja w ogóle po coś byłem na sklepie kiedyś. Jeden woreczek, bo po co więcej. Aha, super, że ja w ogóle zrobiłem kółko, ale nie wiem kiedy. To zarąbisty jest ten ciągnik. Polecam. Jeden 35, tu 0 kół będzie podnoszone. Tu jest osiągnięty, no to wiadomo. No i teraz to jest najgorsze i tu jest problem już. I to każdym ciągnikiem taka. Znaczy no 30 akurat nie, ale bo 30 jest zarąbiście. Zrobiona. Że 30 idzie jak szata, no ale... Coś w sumie nie wiem, czy nie pamiętam. Albo te ciągniki są źle zrobione, albo nie wiem. Coś jest nie tak. Dobra, lewo, prawo, wolne, więc grzeję na sklep sobie pod tą kolejną górę, więc... Zaraz znowu będzie problem, że będę jechał tylko te 10 na godzinę. No. I on tak sobie już całą drogę będzie jechał. A jakbym mu zrzucił biegu? Na trójce. No niby coś te zrzucenie biegu dało, tak? Bo dostał obroty i w sumie lepiej idzie. Pod górkę, czwórkę wrzucać to tak w sumie trochę nie bardzo. Ale już jesteśmy na górce, więc mogę czwórkę wrzucić. Więc w sumie coś tam zmiana tego biegu dała, jakby nie było. Biedny woreczek lapta. Który się zsypany na rozrzutnik. 700, 800, 900, 1300, 1600. No i dobra, 2 tony wapna zasypane, więc trzeba jechać. Tutaj jest fajna polana. Ogólnie te osada jest fajną mapą. Ja już mam na niej 32 godziny zrobione. Zagrane, o może tak. 32 godziny serii, a tak naprawdę to ja mam tutaj wielki ciu, bo ja tutaj nie mam nic kupione. Ja mam chyba tylko 2 pola kupione. Dobra, wyłącz tą linię produkcyjną, bo tu... Może sobie gdzieś młyn postawię, żeby pszenicę przerabiać na mąkę, bo w sumie mąkę bym sobie posprzedało. No i gazu! I wapno ucieka. Nie no, wolę jednak sobie wapno robić poza odcinkiem, poza kabiną. A zrobić sobie siewy z kabiny. No bo z kabiny to wiadomo, tam siewy to wiadomo, na kółko się pojedzie i tyle tak. Myślałem, żeby teraz już tą mąkę zadać, ale stwierdziłem, że to nie ma sensu, bo wolę sobie poczekać do tego października. To nawet we wrześniu może już będzie dobra. Poczekać sobie, zebrać ją. I mieć po prostu jakiś pożytek z tej łąki jeszcze. I potem ją zaorać, tak? Wiadomo, rzucić obornik i zaorać. To jest genialny plan. No, to jest genialny plan. Najlepszy nie wpadłem. Myślę, jak to z tym wałowaniem zrobić. Bo chyba...
Nie wiem, czy będę pokazywał na odcinku wałowanie, czy nie. Zależy w sumie, kiedy będzie. Znaczy nie odcinek, tylko. Zależy, kiedy będzie łąka gotowa. Bo we wrześniu będę siał na pewno jakąś pszenicę. Może owie, może jęczmień, ale chyba pszenicę sobie zasieję. No tak, jakbym sobie zasiał pszenicy, wiadomo, tak? Zasiać pszenicę. Wtedy pomyślę coś nad. Wiem, co ja miałem tu dodać, a nie dodałem. Dynamiczne ceny pól. To chciałem dodać, bo to jest fajny mod. Że nieraz idzie pole taniej wyrwać, a nieraz trzeba dopłacić. I ciekawe, jak to działa w ogóle. Ciekawe, jak tu jest lepsza, powiedzmy, na polu jest lepsza ziemia, to czy będzie trzeba dopłata, czy będzie jakaś na przykład promocja danego dnia, że będzie taniej i tyle. Znaczy, na pewno tak będzie, ale. Ale jak to bardzo będzie się zmieniać, to nie wiem. Na Leningradzie ma fajną rzecz. Znaczy, że na M-Clicku ma fajne promocje teraz na pola. Bo po 28%. A największym chyba trafiłem 31% chyba. Oczywiście taniej, tak? Bo drożej to trafiłem nawet 120%. Więc kurde. Ale pole jak jest na przecenie, to w sumie nawet się cieszy bardziej człowiek. Bo wiadomo, że mniej wydam na pole, a będę miał większy areał, więc szybciej się dorobię tak jakby, tak? No bo mniej wydam na pole, a zyskam. A zyskam na tym. O. Może to trochę pokręcenie powiedziałem, ale. W skrócie, żeby to wytłumaczyć. Mniej wydam na pole, a szybciej się dorobię. O, może tak. No i teraz środkiem obornika trzeba jechać i tyle. Będzie idealnie rozrzucony wachna. Siedem. O ty. Tu dość dużo idzie tego wachna. A, bo tu jest na miedzy 1,35, ale tutaj już dalej 0,5. Powiększony. Więc ja będę musiał jeszcze jedno rozrzutnik sobie kupić, a czy jeszcze 2 tony wapna, więc. Ale to sobie po odcinku rozrzucę. A teraz po prostu na ile mi starczy te 800 kilo, to na tyle rozrzucę i tyle. No i tyle, i tyle. Nie przeskakujesz do siewnika. Wałowanie wam pokażę we wrześniu. Bo prawdopodobnie będę ogarnę sobie tak odcinek, tak sobie ogarnę robotę, aby była łąka gotowa do zbioru. Bo tu już jest ta pierwsza faza wzrostu, więc zaraz powinna być gotowa do zbioru. No ja sobie ogarnę tutaj, wiadomo, jakieś przewracanie, wałowanie i może jakiś już pierwszy nawóz sobie ogarnę na rzepaki. Nowym reszcie waszym sobie moim, więc fajnie by było też zobaczyć, jak to wygląda. Ten rozsiewacz w akcji. No bo nie używałem go nigdy. Dopiero go kupiłem, lejka sprzedałem, no bo wiadomo, lejek to jest lejek. Myślę, że jakbym miał pełny rozrzutnik, czyli te 3,5 tony, to może bym w stanie to zrobić. No i dobra, ostatni przejazd, bo na tyle mi starczy wapna na ostatni przejazd. Oczywiście tego nie dorzuci, bo ten mod wykrył, że jest już dane pH i tyle. Dojadę do końca? Tu było gorsze, więc na tym polu jest trochę gorsze pH niż na tamtym, niż na mojej łące. Ale dojadę, bo 100 kilo zostało. Więc dobra, dziękuję za oglądanie wapna na moim kanale. I teraz idę siać jeszcze ten rzepak, to jedno pole. Bo ile jest minut? No, 30 minuta, więc. Jeszcze jeden na automacie, bo. 42 na godzinę. Dobra. 02 tutaj siałem, co pole, że 02 tylko miał. A tu jest ta najniższa, po prostu wysiedna i tyle.
I dobra, jadę sobie te 15 godziny na wolnych obrotach, no bo na jakichś innych, jak sobie ciągnik daje radę, no to czemu by nie? Ale tu już jest 52 na siona, więc... Po prostu nie... Dobra, zrobię sobie od razu jakiś tam mini poprzecznik. Wiem, że tak nie powinno się siać, ale... Ale w sumie jak widziałem na YouTubie, to niektórzy pierwsi mają poprzeczniki, a potem w środku wszystko, więc... Więc można powiedzieć, że tak się... Że tak sieją też niektórzy, ale to... Ja zawsze widziałem, że pierwszy sieje środek, a potem poprzeczniki na końcu. Tak za każdym razem widziałem i... A chyba pierwszy raz widziałem, że ktoś sieje naokoło pierpole. Że pierwszy sieje się naokoło, że ktoś sieje pierwszy naokoło pole, no to chyba pierwszy raz widziałem u Perkinsa na kanale. Bo tak to zawsze jak ogląda się, jak się ogląda, to zawsze poprzeczniaki na koniec ludzie robią. A Perkins zawsze odwrotnie robił, jak chciał. Że pierwszy siał naokoło, komplet sobie robił. Robił sobie komplet, czyli robił sobie te 6 przejazdów, bo miał wtedy 6 czy 7. Robił 6 albo 7 przejazdów, żeby mieć na opryskiwacz jeden całe kółko. I wtedy, jak wiadomo, pryskał rzepak, no to widział po prostu, bo dokąd silnik mu sięgnie. Coś tam gadał, nie pamiętam ten. Nie pamiętam, jak on to mówił. Po prostu siał dookoła tam 6-7 razy, aby mieć na cały opryskiwacz ścieżkę okrężną, znaczy okrężną, ścieżkę naokoło i potem w środku siał. Więc może powiedzieć, że u niego pierwszy raz takie coś widziałem. Bo zawsze jak dziadek siał w PGR-ach, znaczy w PGR-ach, no kiedyś to były PGR-y, a teraz to jest zwykłe gospodarstwo rolne, no to on zawsze siał normalnie paskami, a na końcu poprzeczniaki na 3 razy i tyle. O, i sobie przypomniałem, dlaczego on siał dookoła. Oczywiście Perkins, już wiem, bo... No, wtedy jak są te przejazdy, bo wtedy jak widział przejazdy silnika, to wiedział, gdzie mam co wyłączać. Właśnie, przypomniało mi się. Tak jak teraz o tym opryskiwaczu sobie pomyślałem, to mi się przypomniało, dlaczego on tak robił. Że pierwszy jadł dookoła, cały komplet, mu cały opryskiwacz i potem jak już jeździł paskami, czyli w ścieżkach, to wiedział, kiedy wyłączyć opryskiwacz. Bo widział po prostu przejazd silnika poprzecznego, tak? Poprzecznego, no przez, żeby nakładu nie robić, o, może tak. Żeby nie robić nakładu oprysku, no to wiedział wtedy, gdzie wyłączyć daną sekcję i tyle. O to mi chodziło. Siewy tym siewnikiem idą fajnie. Ale może niedługo, może jakaś zmiana wleci. Pomyślę o tym. Może jaką zmianę by tego siewnika zrobił już do czwórki na 4 metry. Pomyślę o tym, pomyślę. Ale na razie nie. Przyrąbał w słup i zadowolony. A to pole ma chyba 0,35, więc tego rzepaku to w sumie będę miał z hektar. Może lekko ponad, bo nie wiem w sumie ile tamto pole 27 ma. Nie pamiętam po prostu ile ma i tyle. A to jest koło pół hektara było. Bo stosunkowo tanie było. Też może być 0,4 albo 0,5, więc nawet hektara pewnie rzepaku nie będę miał. A pszenicę sobie zasieję resztę i tyle. Wiem, że się je tak trochę nierealnie, bo nawet widać to po teksturach jak się je, no ale chcę to jak najszybciej zasiać, żeby jak najmniej na zająć wam czasu. No a może jeszcze przejdę na to drugie pole, zobaczę, pomyślę. Jest 35 minuta, więc w sumie mógłbym przejechać. Powiem tak, z jednej strony mogę przejechać na drugie pole, a z drugiej
Nie chcę też zabierać wam czasu. Więc chyba po tym polu zrobię te dwa przejazdy tutaj i się pożegnamy. A ja tamto sobie po odcinku dosieję i tyle. Ale save'a będę miał dużo do ogarniania, bo bym musiał zasiać rzepak, zwałować to, przewinąć czas. No i w sumie jedne siewy wystarczą na kanale, tak? Jedne siewy wystarczą. Więc siewu pszenicy raczej nie będę pokazywał. No chyba, że zostawię sobie jakieś małe pole do siania. To też jest jakaś myśl, że zostawię sobie jedno malutkie pole do siania. 0,32, no to dużo się nie pomyliłem. A te pole ile ma? 0,88. Więc będę miał ponad hektar, ale tam jest żywy piach. Ten 100% piachu, więc... Znaczy no prawie 100%. Więc fajnie, fajnie. Oczywiście nie fajnie, ale... Wiadomo co chodzi. Pojadę sobie tutaj, bo ja sobie tędy nigdy jeszcze nie jechałem. Na moje pole. A widzę fajną drogę tu. W sumie to fajny łącznik jest. Jakbym miał tu 21, jeszcze 24, to fajne pole bym tutaj mógł zrobić. No i tutaj skręcę koło 28 i będę już na moim polu. Prawie że. Więc fajny taki. W sumie to jest to samo praktycznie tutaj jechać. Co bym dojechał na gospodarstwo, ale tylko wiadomo, że z gospodarstwa musiał się jeszcze cofnąć, więc... To jest chyba podobna droga nawet. Ale mówię, dziękuję za oglądanie tego odcinka. No i będziemy się powoli żegnać, tak? Bo ja już dojeżdżam na pole. Moje pole jest tutaj za tymi drzewkami. Więc... Ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. No i na razie. Pa, pa. Ja sobie będę ogarniał tutaj dalej siewnik. Znaczy siewnik. Pole będę sobie dalej ogarniał. Dobra, wjadę sobie tutaj. O, widać, trochę niedokładnie zbronowany. I tutaj sobie stanę. I dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, pa, pa.